Guten Tag, Leute. Siemaneczko, ziomki. Dzisiaj zajmiemy się ceratekiem. Sprawdzimy sobie ciśnienie na tłokach. Jak to tam jest z tą moją BMą. Widzicie, okulary od żonki pożyczyłem, bo nie mogłem moich znaleźć. Zaraz sprawdzimy ciśnienie. I może tą przepływkę jeszcze, kurwa, zdążę wyczyścić. Jak to nie da rady, to benzyna, kurwa. Musi chodzić. Dobra. Jedziemy z koksem. Dobra, trochę sobie ogarnijmy, co i jak. Jest tu coś po polsku, czy nie ma? Da-da-da-da-dam. Jest i po polsku, proszę bardzo. Czas oddziaływania dodatku 50 tysięcy kilometrów. A ile trzeba, kurwa, przejechać, żeby zaczęło działać? Nie widzę. Kurwa, 300 ml na 5 litrów oleju. A ja mam 6 chyba litrów. Czy nawet 6,5. Dobra. Co będziemy instrukcję? Polak instrukcji nie czyta. A więc wlewamy to do samochodu zaraz. Na razie sobie sprawdzimy ciśnienie. A, jeszcze spisał kilometry. Jest karteczka. Elegancka. Spiszemy kilometry. W sumie mógłbym zostawić, żeby tutaj nabijało na liczniku. Kurwa, zapali się tak. Co to się za... Ojebał cię pies. Kurwa. Jebana, zdrości, kurwa, nie łapie. Pierdolony. No nie chcę, kurwa, zdrości złapać. Ale mi pierdolłaś, się wystraszyłem. Ale ja bluźnię. Dobra, spiszmy sobie kilometry od razu. Chciał, nie chciał, i tak wlewam. A w sumie po co będę spisywał? Przy to sobie obejrzę później, kurwa, filmik. Dobra, licznik spisany. Otwieramy machę. Sprawdzamy to ciśnienie. Jak to tam się sprawuje. Zobaczcie, kluczyk tu leży, kurwa, do świecy. Specjalistyczny. Tutaj trzeba, kurwa, żeby wszyscy widzieli, co tu jest wlane. Kurwa, już ręka brudna. Znów, kurwa, jedną ręką nie mam jak robić. Proszę. Niemiecki samochód. Niemieckie specyfiki, kurwa. Musi być dobrze. Dobra, jest. Daty nie będę pisał. Dobra, jeszcze zobaczmy tutaj do oleju. Przyznam, że teraz przejeżdżałem ten kawałek tutaj. Coś tu, kurwa, jakoś mokro. A, dolewałem olej ostatnio. Kurwa. Nie zważył się, bo jakiegoś innego wlałem. Nie zważył się, dobrze jest. Zaraz to majster ogarnie. Zaraz, świece to, kurwa, pod tym były, nie? Dawno tu nie zaglądałem. No kurwa, i to trzeba zdejmować. Czy to trzeba wszystkie świece wykręcać, czy... Czy sprawdza się bez świec? Czy ze świecami? Trochę za późno was się pytam.
Ale to chyba nie ma znaczenia w sumie. Jedynie co to lżej by miał kręcić. Kurwa. Gdzie śrubokręt do jasnych cholery? Nie, tam nie zdejmę tym. Nie pogubił części. Proszę bardzo. To już łamałem, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, kluczyk. Wody ile? Ja pierdzielę. Zara to ceratek naprawi. Kurwanska. O, widzicie? To, kurwa, ile tu odkręcania jest. Jedna cewka jest jakaś inna. Ktoś tu coś kurwanska wpieprzył innego. Może dlatego mi nieraz to coś dziwnie silnik chodzi. Czuję, że silnik złachany pewnie jak. Przyznam, że nogę mam ciężką. Szybko jeździć nie jeżdżę, ale lubię ze światem szybko ruszyć. O, jeszcze może przełączniczek przyczepimy zaraz. Trzeba tu zatkać, bo mi śrubka jeszcze pierdoli. Dawno świec nie wymieniałem, ale jak dobrze chodzi, to co będę wymieniał, nie? Pewnie, że tak. Dzisiaj ładnie, słonecznie. Ciepło się robi, niedługo znowu zacznę Stasia nakręcać. Co jakiś czas, także nie będzie... Nie będzie źle, no. Jeszcze coś tu trzeba odkręcać? A, ja tu kurwa nie podpinałem. Oj. Oj Sebastian, oj Sebastian. Trzeba podpinać wszystko. Pięknie jest. Słyszycie 5-litrowy wózek? No, pojechał. Zobaczcie, tu już musiałem trochę ulepszyć. Trochę jakiś kurwa przydłuży ten klucz. Dobra. Czekaj, się odkręci to w ogóle. Kurwa, już tam się zaspawało pewnie. Poszło coś. Coś poszło, mam nadzieję, że nie gwint, tylko świeca się odkręciła. Bo by trzeba było na poxipol przyklejać. Kurwa, gdzie ona jest? Teraz jej nie będę mógł wyjąć pewnie. No. Wiecznie problemy, wiecznie problemy. Kurwa, nie wyjmę tak za chuja. Jakimiś nożyczkami ten wyjął. Myśl Sebastian. Tam nie wyjmiesz, to trzeba przyjebać ten kluczyk. Trochę go kurwa zgiąć. Ten będzie lepszy. Trzeba tu trochę zagiąć. Żeby na świece ciężej weszło, powinno złapać ją, kurwa. Wychodź, chuja. Tu mam sprzęt, który da radę wyjąć. Tak się mnie zdaje, o proszę, proszę bardzo. He? He? Zobaczcie świecę. Nie bierze oleju. Ja już to widzę. Na tym. Czysta świeca. Gdzie kurwo mi nasypiesz piachu w cylindry? Dobra, pojedynczo sprawdzamy. Gdzie jest ta? Tutaj. Majster wyjmie. Sprzęt.
szybko złączkę. Na szybko złączkę. Da radę tak kurwa utrzymać to? Nie będę widział, czy rośnie ciśnienie. Będzie widać. A jak ja to kurwa zrobię sam? To panowie, sprawdzamy ciśnienie. No kręć! Dobra! Kurwa. Tyle jest. Coś tam brzęczy. 14 z hakiem. Dobra! On ma trochę mniej. Opada ta wskazówka cały czas sama. Nie wiem, czy zdążyłem złapać. Dobra. No! Dobra! Tyle mamy. Widzicie, jak spada wskazówka sama? No! Dobra! Wow. Zobaczcie tu, co się dzieje. Tutaj to jest nieźle. Albo coś źle wsadziłem, tą gumę może. Coś tu słabo wyszło. Czym jeszcze raz? No weź jeszcze raz. Dobra! Nie, tam taki jest. 12. Kurwa, dużo. Dużo mniej. Tam musiało troszkę piasku pewnie się dostać przy poprzednich jakichś moich naprawach. Dobra! I tu mamy tyle. Ale ktoś dojebał. Kto to tak dokręcił? Dobra! Strasznie spada ta wskazówka szybko. Było na 14. Zobaczcie, jak z pieprza. 14 było. Kurwa, dlaczego tak ucieka? Już akumulator słaby. No jeden tłok jest tylko taki hukowy. To, co jest na czwartym tłoku, tak słabo pokazało, to myślałem, że tak będzie na każdym. Ale nie jest źle, nie ma lipy. Zaraz się kurwa ceratek wpierdoli, będzie chodzić. A, świece nie wkręciłem jeszcze. Git malina, jestem zadowolony. Kurwa, tam piach się sypie jak skurwysyn z tych moich kluczy wszystkich. To powinienem w białych rękawiczkach robić, a nie kurwanka starymi kluczami. Dobra, skręcone. Skręciłem wszystko. Dobra, ten był pierwszy, ten jakiś dziwny, zobaczcie. Nieoryginalny. Ktoś go wpieprzył. A tak to mam takie.
Mam wrażenie, że któryś jest uszkodzony. Uszkodzona ta cewka, któraś jest. Bo mi tam przy 2000 jakoś tak dziwnie. Jakby jeden tłoczek, kurwa, za nie mógł. Oczywiście oleju nie wymieniam. To ma pomóc, a nie kurwa jeszcze na koszty naciągać. Zobaczymy, czy coś pomoże bez wymiany oleju. Wiem, że najlepiej to silnik powinien napisać na opakowaniu, że zaleca się wymianę silnika dla lepszych efektów. Nie pomoże, to nie pomoże. Będzie więcej oleju w silniku. Kurwa, takim kluczykiem to sobie można dupę pokręcić. Nudny dzisiaj ten filmik, nic, żadnego druciarstwa nie ma. Kurwa, skręcaj się szybciej. Zaraz, a ja tu gdzieś miałem... Kurwa, nie wejdzie, no jejku. A taki miałem pomysł dobry. Dobrym złożył, tak. Teraz tutaj coś mi trzeba było wsadzić. Zobaczcie, kurwa, klucz zmontowałem. O kurwa. Patrzcie, teraz będzie szło szybko. Proszę bardzo. Czekajcie, tu trzeba trajkotkę ustawić, żeby gwintu nie zjebał. Majster to kurwa musi mieć pomysł dobry. Ja pierdolę. I już. Końcówka się nie zjebała, nie. Jak widzicie, wszystko jest pod ręką. Wszystko można sobie ulepszyć życie. Tu dokręcone. Chuja, nie w tą stronę. To dokręcone. Cały czas ten mikrofon gdzieś mi się obrywa i spada. Benzyną zajebany teraz cały jest ten. Może z tłumika pierdolnąć. Kurwa. Ciekawe jak w Fordziku tam silniczek stoi. Kurwa, naprawdę mógłbym nakręcać codziennie jakieś życiowe moje vlogi. Nie mówię, że tu aż tyle roboty przy tej bejcy jest, ale gdzie się nie dotknę, tam coś zaraz urwę. A i w Fordziku jest kupa roboty. I co, ziomeczki kurwanska? Niech się dzieje, nie? Zobaczymy. To jest kurwa grane. Co to tak? Oryginalnie zalakowane. Jeszcze się kasa za amelinion zwróci. Bo puszeczka aluminiowa. Mogłem to rozgrzać. Może kurwa najpierw do wody to wpierdolić. Bo nie zleci wszystko. Tak, idę to najpierw trochę kurwa rozgrzeję. Dobra, już to trochę rozgrzałem. Spłynniejsze. Trzeba chyba odpalić samochód, żeby na rozgrzanym trochę silniku to dolać. Także trochę harmidru narobię. Dobra. A jak nierówno coś pracuje sam ten silnik. I skacze ta. Dobra, lejem to kurwa. Gdyby nie było lipy, to ja to innego poszłem wziąć.
ładnie zakorkowane, elegancko. Także tak, lejemy to. Zobaczymy. Lejemy, zobaczymy. O, bo śrubokręt kurwa tu by został. Takie jakieś kurwa. Pachnie ceramiką. Pi, 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 bracie, pi. Już ciszej chodzi. O. Gaśnie, kurwa. Trzeba wylać co do cna. Bo to jest na 5 litrów oleju, a u mnie jest chyba 6,5. Powinienem z półtorej takiej butelki wlać. Każda kropelka ważna. Póki jeszcze ścieka ten ceratek, to nagramy jak słychać silnik. Porównamy później po tych iluś tam kilometrach. Także kamera leży na silniku. Od razu widać wibracje jakie są. Zaraz tu kabel wciągnie, kurwa, wiatrak. To trochę może olejem to przelejemy. Taki wziąłem, kurwa, olej. Miałem 5W40. Magnateka. Aż mi się nie chciało, kurwa, szukać. Także zmieszałem taki z takim. Dobrze jest, kurwa. Chodzi. Może jeszcze bardziej polepszy ten, kurwa. Może jeszcze bardziej uszczelni. Olej wlałem do tego, żeby sobie jeszcze to trochę odratować. Co on tak, kurwa, gaśnie? Patrzeć, a na kartoniku pisze, nie mieszać z olejem magnatek. Kurwa. Tak to jest, jak się nie czyta instrukcji, kurwa. Dobrze jest, panowie. Dobra, chuj z tym. No i nalane. Buteleczkę wyrzucamy, tu już można zakręcić. A? Obroty spadły. Troszkę przegazujmy. Ale chodzi. Ale chodzi. O. Kurwa, diesel. Diesel się załączył. Chodzi maszyna. Teraz zobaczymy, jak co tam się z olejem zrobiło. Że jakby troszkę ciszej chodził już ten silnik. Czekajcie, muszę dmuchawę wyłączyć, bo się tu kurwa włączyło mi. Dobra. I naprawdę jakby trochę ciszej ten silnik chodził. Także pewnie już coś tam się poblewało. Trochę rzuca tym silniczkiem.
Pewnie to ten czwarty tłok. Nie ma siły. Podepnijmy, kurwa, przepływkę. O ty, kurwo. Nie, to głupieje. Jeszcze to może naprawimy. Dobra, spróbujmy naprawić przepływomierz. Pierwsze co, odłączmy od akumulatora samochodzik. Może się coś tam zresetuje. Alarm się włączył. Nie wiem, czy to słychać. Słuchajcie, jak się alarm włączył. Gdzieś jakaś bateria, kurwa, gdzieś jest w samochodzie. Strasznie głośno działa. Kurwa mać. Wszystko takie uparte. Dobra, jedziemy. I tak nie działa, i tak to chuj tam. Teraz trochę benzyną przepłukamy. Zaraz się naprawi. Nie ma jak tam się dostać. Do tego. To wychodzi czy nie? O, wychodzi. I sobie pędzeleczkiem ładnie, kurwanka, wymyjemy. Tamte blaszki, kurwa, w środku. Trzeba je trochę ładnie tam. Nie będzie działać, to wtedy można myśleć o kupnie drugiego. Czyste, kurwa. O, trochę benzyny, kurwa, zostało. A tu jeszcze to jest w piachu jebane. Trochę jest tam takie, jakby w piasku. Powinniśmy to przedmuchać tym sprężareczką, ale tra kurwa, idź podłączaj. To nie dla mnie takie coś. Dobra, podłączamy to, kurwa. Aja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 j. Łapy umazamy. I już. W którą stronę? Jest tu strzałka? Jest. Dobra, tu się ładuje. Można tutaj sobie już podłączyć tego. Klemę. Oczywiście klemę to ja mam taką na wcisk. Jak to u majstra? Dobra. Jest dobrze. Możemy teraz iść tam. Spróbować go odpalić. Jak widać, się zresetował. Kilometry. Chuja, nie naprawił się. Przepływka zjebana i dupa. Tu przepływka odłączona, kilometry sobie spisałem, jest ok, teraz trzeba, żeby silniczek popracował, trochę pojeździć i przetestujemy wtedy co i jak, czy coś pomogło. Tu kurwa już lampa znowu zaczyna parować, chuj wie jak to, o co tu chodzi. Zobaczmy, czy w ogóle działa teraz, kurwa. Może i na tym nie działa teraz. Dlaczego się tak dusi?
ale w pizdę dostała dzisiaj. Dobra, trzeba ją podstawić tam. A, po prostu ten ładuje mi się, zapomniałem. Zaraz ją tam sobie podstawię pod... Dobra, no co, kurwanska, byłoby na tyle. Ziomki, git malina. Ja nie narzekam. Zobaczymy, jak to będzie z tym ceratekiem. Czy pomoże, czy nie. Później się zajmiemy żaróweczkami. Zajmiemy się Fordzikiem K. Tam wlejemy ceramizera. Te 4 ml takie w strzykawce, co jest. Dobra, ziomki. Strzałka. Git malina. Na razie.